Chersoń jest pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy, poinformowało Ministerstwo Obrony. Po 8 miesiącach okupacji armia rosyjska ogłosiła wycofanie wojsk z prawego brzegu Dniepru. To prawdziwy sukces ukraińskiej kontrofensywy. Tłumy mieszkańców miasta zebrały się w centrum, aby świętować i dziękować żołnierzom. Siły zbrojne Ukrainy przekazały, że drogi odwrotu rosyjskich okupantów z prawego brzegu Dniepru są już pod pełną kontrolą ogniową Ukrainy. Dlatego ci Rosjanie, którzy pozostali w Chersoniu, zostali wezwani do poddania się. Wcześniej pojawiały się informacje, że rosyjscy żołnierze przebrani w cywilne ubrania próbują uciekać z miasta. Obecnie w Chersoniu brakuje jedzenia, benzyny oraz energii elektrycznej. Rosjanie wysadzili miejską elektrociepłownię i stację rozdzielczą. Sztab generalny przekazał, że oddziały ukraińskie doszły na niektórych odcinkach do prawego brzegu Dniepru. Dodano, że armia ukraińska nie wyklucza, że Rosjanie przeprowadzą zmasowane ostrzały Chersonia. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.